Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam Państwa na odcinek z kamerą termowizyjną wśród. No właśnie, kilka ujęć z użyciem kamery termowizyjnej UTI-722M w różnych ogólnych zastosowaniach. Zapraszam. Ładowanie drona dobiega do końca i możemy rzucić okiem na sam dron oraz na ładowarkę, która jest tam w tej plątaninie kabli. I zobaczmy, jak to widać. Sam dron. Widać, że tutaj z tyłu ma bardziej ciepłe te elementy. Nawet możemy zrobić teraz takie nagranie zmieszania barw. No, tutaj niestety zasłoniłem tą kamerę. Widzą Państwo, ładuje się. To jest teraz obraz bezpośrednio z nagrywania z aplikacji Unit Thermal. Tutaj jakoś się one nie zgrywają, nie pokrywają, ale to jest nieważne. Widać ten jakby cały sens nagrywania. I teraz rzućmy okiem tutaj na ten mój przedłużacz. Proszę zobaczyć, tak to wygląda i widać, że ta ładowarka 67 W, która tutaj jest wsadzona, 67 W i ona jest o wiele cieplejsza niż pozostałe te inne elementy. Ok, wracamy tutaj jakby do tej termowizji i idziemy. Ja specjalnie dzisiaj jest temperatura na dworze około 0 stopni, uruchomiłem klimatyzator w funkcji ogrzewania. Jest on ustawiony na maksymalną wartość 30 stopni. Proszę zobaczyć. Widać, jest 30 stopni. Zaraz wyjdę na dwór, licząc, że będzie jakiś defrost. I tutaj teraz mogę regulować tą soczewką do regulacji ostrości. I wydaje mi się, że teraz chyba jest najlepsze ustawienie. Tak to wygląda, tam jest ganek nieogrzewany, widzą Państwo i widać, że to ciepło ucieka przez te drzwi wejściowe, a najjaśniejsza barwa żółta i ten tor chłodniczy jest widoczny. Idziemy na dwór i zobaczymy, jak to wygląda. Jesteśmy teraz na zewnątrz budynku, gdzie zainstalowana jest jednostka zewnętrzna tego klimatyzatora i widzą Państwo zróżnicowane barwy. Bardziej te niebieskie to są te zimne elementy. Teraz przebitka wideo nagrana i widzimy, że tutaj jest po prawej stronie zainstalowana jeszcze też wentylacja grawitacyjna i te rurki też są ciepłe, ponieważ ciepło z domu wychodzi przez te rurki i one są cieplejsze od powierzchni otaczającej. Tutaj próbuję się teraz doregulować soczewką i widzimy, że ta jednostka zewnętrzna ma zróżnicowane barwy. Bardziej po lewej jest to ciepło, znaczy nie, tam jest chłodniejsza barwa, ponieważ to ciepło po prawej stronie klimatyzatora jest przekazywane do środka. Teraz troszeczkę oddalam się od budynku, przebitka wideo i widzimy, że tutaj okna są to elementy, które właśnie przepuszczają to ciepło na zewnątrz. I one widać, że są jaśniejszej barwy. Tak samo też dach tutaj na elewacji i rzut teraz na otaczający nas ogród. I teraz kieruję się powoli w stronę garażu, ale jeszcze raz rzucimy okiem na elewację budynku. Tutaj są inne okna. Widzą Państwo, że one mają jaśniejszą barwę, a więc to są te powierzchnie, którędy ucieka nam ciepło z domu. Ok, teraz zobaczymy inne barwy, jakie oferuje to oprogramowanie kamery UTI-722M, bo w różnych zastosowaniach ta zróżnicowana paleta barw może lepiej odwzorowywać różnice temperatur. Okay. Wyciągnięty mam samochód z garażu, jak widać. I teraz zobaczymy, jak w tej termowizji widać. Widać, że są tutaj te reflektory. Reflektory są tradycyjne żarówki halogenowe. Się świecą. I jak widać, już ta kamera rozpoznała, że tam jest cieplejsza powierzchnia.
Tutaj zobaczymy, czy hamulce się rozgrzały. Nie rozgrzały się, bo tylko wyjechałem dosłownie na 5 metrów i nie zdążyłem w żaden sposób ich mocno wyhamować, ale uruchomiłem podgrzewanie lusterek i tylnej szyby. Już zaraz chyba się one nagrzeją. Rzućmy okiem na tą tylną szybę, jak to wygląda. O, widać już tutaj, o, pięknie ten. Ona się już dosyć szybko rozgrzała i poszczególne tutaj te nitki widać. Zobaczmy, jak to, o, tam moja córka przybiegła. Chodź, Hania. Hania, chodź tutaj bliżej. Widać, jest to moja córka. Pozapinaj się, bo zimno jest. I widać, tam kolejna biegnie. I zobaczmy, jak te lusterka, czy one się już rozgrzały. Widać, że już jest cieplejsza powierzchnia na nich. I to jest tyle, jeżeli chodzi o samochód. Pomachaj tutaj wszystkim. Fajnie, dzięki. Jesteśmy na stacji kolejowej Rogalice. Ja zrobiłem około 10 km i proszę zobaczyć, widać, że opony się już rozgrzały tutaj z przodu. Tak to widać. I idziemy teraz na stację kolejową zobaczyć, czy coś ciekawego można zauważyć. Proszę odejść. Koła są zagrzane. Temperatura na zewnątrz jest około 1 stopnia, około zera. Tutaj już klapa silnika też jest rozgrzana. Tam jest jakiś dom. Ale idziemy dalej. Zobaczymy, jakie ciekawe miejsca są. A przy okazji z termowizją rzucimy okiem na stację. To jest taka stacja, można powiedzieć, mało uczęszczana na styku województwa opolskiego tam. A tam kierunek Rogalice. OK. I teraz idziemy do termowizji. Troszeczkę wyreguluje tą ostrość. Jak widać, tutaj chyba ten budynek jest niezamieszkany, stacyjny, bo jest wszystko na niebiesko. Druty linii kolejowej. Zróbmy teraz ten miks, żeby była termowizja i normalnie widoczny obraz wideo. No niestety nic ciekawego jakby tutaj nie widać, jeżeli chodzi o termowizję. Szkoda, że żaden pociąg nie jedzie, ale to jest rzadko uczęszczana linia, szczególnie w niedzielę. Więc żegnamy się z tym miejscem. No dziewczyny, teraz przetestujemy posiłek, bo ciepły posiłek to dobry posiłek, co nie? Dziewczyny, ale zimną pijecie ten lemoniadę. No, ona jest zimna. No, jest zimna. 7 stopni, no. 8. 7 stopni? No. A wy, macie, a wy macie dokładnie po 36. No, pierwszy posiłek jest. Pyszna pizza. No to zaczynamy jeść. No, widać, że pizza jest dosyć ciepła, czyli tak jak powinno być. Jak ona się prezentuje w innych paletach barwowych? Na każdej smacznie wygląda. I tam widzimy, że te misy z makaronem mają bardzo wysoką temperaturę. Wszystko jest ciepłe, tak jak trzeba. A więc smacznego na pewno Państwu narobiłem apetytu. Jeżeli zainteresowała Państwa ta kamera termowizyjna UTI 722M, to tradycyjnie zapraszam na gotronik.pl. Dziękuję.